dobry, nazywam się Barbara Kościela, jestem High Practicerin. Jak trafiłam na terapię czaszkowo-krzyżowej, opowiem bardzo krótko. Oczywiście droga była przez mękę, ale o tej drodze przez mękę nie będę opowiadała. Po operacji kręgosłupa, po tym jak dobrze lekarze mnie zoperowali, poskładali, okazało się, że jestem skrzywiona w biodrach i przez 17 lat nosiłam wkładkę do jednego buta. I dowiedziałam się, że człowieka można wyprostować. A byłam zmęczona przerabianiem każdego buta jednostronnego i stwierdziłam, że muszę sprawdzić na sobie, czy to jest faktycznie w ten sposób można to zrobić. Trafiłam do terapeuty, który wykonuje tę terapię, z książki telefonicznej. Po kilku zabiegach okazało się, że naprawdę, że jestem prosta w miarę. To znaczy u mnie jeszcze jest troszeczkę skrzywienie, ale no nie, całkiem wyprostować mnie już po prostu nie można było. Ale nie muszę wnosić w tej wkładki. I jak się nauczyłam, dowiedziałam o tym, że tak jest, po prostu powiedziałam, że muszę się tej nauczyć, tej terapii, żeby też innym pomóc. No, jak to przypadek, jak to jest, to się okazało, że mój terapeuta prowadzi szkołę, naucza terapii czaszkowo-krzyżowej i z pacjenta stałam się uczennicą. Terapia czaszkowo-krzyżowa jest formą, czy wywodzi się z osteopatii. Jest częścią osteopatii, z której wytworzyła się samodzielna metoda. Krótko powiem o osteopatii, żebyśmy z tego mogli wyciągnąć, powiązać obie metody. Ojcem i założycielem osteopatii był Steele, dr Steele, który na początku XX wieku stracił w czasie epidemii zapalenia opon mózgowych kilku swoich pacjentów, a również swoje dzieci. Tak był rozczarowany medycyną tamtejszą, że zaczął pracować nad inną metodą, która daje lepsze efekty. Terapia czaszkowo-krzyżowa nazywa się w ten sposób, bo istnieje powiązanie między czaszką a kością krzyżową, a właściwie aż kością ogonową. Tym powiązaniem, czyli tym łącznikiem jest opona twarda, dura mata, która wyściela wnętrze czaszki, chodzi przez otwór w dolnej części czaszki, foramen magnum, otacza rdzeń nerwowy, który kończy się na drugim kręgu lędźwiowym, przyczepia się do kości krzyżowej i swoimi wywózkami, aż się przyczepia do kości ogonowej. To znaczy, że w idealnym wypadku ruchy czaszkowo-krzyżowe, które powstają w chwili tworzenia się płynu mózgowego, mechanizm tych ruchów jest jeszcze nieznany, są przekazywane do kości ogonowej. Każda kość, każdy organ porusza się w innym rytmie i w inny sposób. Inaczej poruszają się kości podwójne, inaczej poruszają się kości pojedyncze. W ten sposób to połączenie, jeżeli by było idealnie, to ruch kości czaszki i ruch kości krzyżowej powinien być synchroniczny. Oczywiście u ludzi, którzy do mnie przychodzą, jeszcze nie spotkałam żadnego przypadku, gdzie by tak było. To znaczy, że te ruchy są zaburzone. Celem zabiegów terapii czaszkowo-krzyżowej jest wprowadzenie pacjenta w stan autonomicznego układu parasympatycznego. Jeżeli pacjent znajduje się w tym parasympatycznym układzie, zaczynają działać siły samoregulujące i samouzdrawiające. Filozofią terapii czaszkowo-krzyżowej jest fakt, że w chwili poczęcia te siły samoregulujące i samouzdrawiające zostały nam dane przez naturę.
z jakichś powodów, których nie znamy, pracują one bardzo powoli albo w ogóle przestały pracować. Dlatego też potrzebny jest terapeuta jako katalizator, żeby te siły samo uzdrawiające, samo regulujące zaczęły działać. Najczęściej zaburza zdolność samoregulacji organizmu infekcje, zaburzają infekcje. Następnie zaburzają uderzenia, wypadki, strachy, życie, które niesie za sobą wiele niebezpieczeństw psychicznych i cielesnych, które nie jest zawsze łatwe dla pacjenta. Ale domeną terapii czaszkowo-krzyżowej, o tym jeszcze nie mówiliśmy, jest fakt. Jest sprawa powypadkowa. Niestety to jest pierwsza domena terapii czaszkowo-krzyżowej, gdzie w około 90-95% można mieć poprawę stanu zdrowia. Czasami nie można wyleczyć, ale poprawę stanu zdrowia i uważam, że to jest bardzo ważna domena. Żadna metoda nie jest tak dobra w tych przypadkach. Dlaczego tak się dzieje? W czasie wypadku powstaje energia, która jest kumulowana w naszym organizmie. Nasz system musi swoją energię zużyć, żeby tą złą energię wypadkową trzymać w szachu. Odwijając tą złą energię wypadkową, uwalnia się nasza energia życiowa, czyli pacjenta energia życiowa. I pacjenci przychodzą i zaczynają opowiadać, że ja mam energii, ale to nie jest to, że ja dodaję energię, czy że pacjent dostaje skądś energię, to tak nie jest. Pacjent zawsze ma 100% energii, która tam w ciągu naszego życia musi się kiedyś skończyć, prawda? Ale to chodzi o uwalnianie energii wypadkowej, która jest kumulowana po wypadku i energia życiowa musi sobie z tym działać. Jeżeli wszystkie rany widoczne się zagoją, to znaczy, jeżeli skóra jest zagojona, wszystkie blizny są stałe. Zależy to od ludzi. U niektórych jest po tygodniu, u niektórych po 2-3 tygodniach. I jeżeli nie ma urazów skóry, rany pooperacyjne, blizny pooperacyjne są zamknięte, już można stosować terapię. Po kilku latach pracy z tą metodą przestałam zwracać uwagę na fakt i indykację terapii czaszkowo-krzyżowej. Bardziej mi zależy na przeciwwskazaniach, czyli kontraindykacjach. Nie wykonuje się terapii czaszkowo-krzyżowej w chorobach psychicznych, szczególnie w schizofrenii. Nie wykonuje się terapii czaszkowo-krzyżowej u ludzi, u których została stwierdzona epilepsja. Nie wykonuje się u ludzi, którzy mają świeże urazy, odkrytą czaszkę, znaczy po urazie, czy naczynia krwionośne, chore naczynia krwionośne, stwierdzone poszerzenia aorty na przykład. To jest zdecydowana kontraindykacja, czyli przeciwwskazanie. Po prostu trudno powiedzieć, jakie siły samouzdrawiające drzemią w pacjencie. Jeżeli ja tego nie wiem, nie mogę z góry powiedzieć, nie, ta terapia nie działa. Trzeba dać pacjentowi, każdemu pacjentowi szansę i spróbować. Jeżeli po 3 zabiegach nie jest lepiej, znaczy to, że to nie jest terapia. Ewentualnie są inne uzupełniające, lepsze terapie dla danego pacjenta, czyli po 3 zabiegach można stwierdzić, czy pacjent nadaje się do tej terapii, czy nie nadaje. Noworodek 6 godzin po porodzie. Nie pracowałam jeszcze z takimi ludźmi, ale w ciągu 6 godzin system czaszkowo-krzyżowy to jest systemem fizjologicznym, nadrzędnym, który powstaje w pierwszych etapach rozwoju dziecka w łonie matki, czyli jest takim podstawowym. Wtedy po porodzie on się normuje, dochodzi do siebie. I już u takich noworodków można z takimi noworodkami pracować. Ciekawostką jeszcze,
system czaszkowo-krzyżowy, jego ruchy zanikają jako ostatnie, to znaczy, że ustaje akcja serca, ustaje oddech, a ruchy czaszkowo-krzyżowe jeszcze działają. Jak długo, nie wiem, ale podejrzewam, że jeszcze godzinami jest to możliwe, czyli dopiero po godzinach praktycznie naprawdę człowiek jest martwy. Nie wszystkie noworodki, nie wszystkie dzieci potrzebują terapii czaszkowo-krzyżowej, ale w większości by ona dobrze zrobiła. Zawsze jest coś do naprawienia. I to nie chodzi o to, o naprawianie, tylko o usuwanie małych przeszkód, żeby danemu dziecku, człowiekowi pomóc, bo nie, wiele symptomów jest po prostu niewidocznych. I zdjęcia rentgena, czy inne sposoby, dokładne badania dziecka jest bez żadnych zmian. A niektóre dzieci te zmiany niestety mają w tych zaburzeniach ruchów czaszkowo-krzyżowych, które zaburzenia powstają pierwsze, zanim powstanie symptom. To znaczy, że niwelując zmiany w systemie niefizjologiczne, w systemie ruchów czaszkowo-krzyżowych, w ruchach czaszkowo-krzyżowych, po prostu niweluję, odbieram nieprawidłowe ruchy. Dziecko nie musi zużywać swojej energii do trzymania tych nieprawidłowych ruchów fizjologicznych w szachu. Noworód jest bardzo ważnym i trudnym. 9 miesięcy w łonie matki, otoczone wodami płodowymi, dostarczają jedzenie, tlenu, wszystko jest i tu nagle trzeba wyjść na ten świat. No i jest, czasami warunki nie są sprzyjające. Ostatnio czytałam w książce, że do 85% dzieci ma okołoporodowy uraz. Ja nie mówię o bardzo patologicznych rzeczach, ale o urazach, który przy tej pomocy można łatwo usunąć i dać szansę dziecku prawidłowo się rozwijać. Właściwie terapia czaszkowo-krzyżowa nie ma ograniczenia do danego do 70, do 80. Miałam już pacjentkę 90-letnią, mam kilka pacjentek 80-letnich. Jeżeli ktoś dożył tego wieku, to jego konstytucja jest dosyć mocna i z reguły te siły samoregulacyjne są. To znaczy, że ja tych ludzi nie wyleczę, ale ich stan zdrowia poprawię, a przede wszystkim można odebrać im ból. Tak, powiedziałabym, dlatego że zaczęło się to z tą bezsennością, zaczęło się tak przez przypadek, jak zwykle przyszła pacjentka i zaczęła mi opowiadać, że nie śpi już od 15 lat. Byłam bardzo sceptyczna, muszę powiedzieć, bo powiedziałam jej zresztą od razu: wie pani, trochę długo, nie wiem ile pani będzie potrzebowała zabiegów, możemy spróbować, zrobimy 3 zabiegi i pani mi powie, czy coś dało. Jeżeli po 3 zabiegach będzie pani poprawę, czuła 30-40%, to możemy kontynuować, ale choroba istniejąca 15 lat potrzebuje wielu zabiegów. Kobieta się zgodziła. Po drugim zabiegu szpała 6 godzin, po trzecim zabiegu do 7-8, zrobiła te 3 zabiegi, teraz przychodzi od czasu do czasu i bardzo dobrze funkcjonuje. Okazało się, że później pacjenci zaczęli mi opowiadać, którzy mi nie mówili, że mają kłopoty ze spaniem, ale że właśnie zaczęli dobrze spać. Najbardziej spektakularny przypadek, to zawsze się myśli o tych pierwszych przypadkach, pierwszych 100 przypadkach. I to jest właśnie jednak ten człowiek z kolanem, młody człowiek z kolanem, bo wiadomo, że w szkole, wiadomo, że z książkami uczyłam się, że kolano, chore kolano przy pomocy terapii czaszkowo-krzyżowej można wyleczyć, że w 70% niepotrzebna jest artroskopia i naładowana takimi informacjami, ale jeszcze nigdy tego nie sprawdziłam. I przychodzi pacjent, który po
biegu, ma bóle kolana, lekarze są bezradni, wysyłają go do specjalisty przeciwkobólowego, zdjęcia rentgena nic nie wykazują, MRT jeszcze nie było robione i tu nagle po pierwszym zabiegu całkowicie bóle mijają i to był dla mnie niesamowity fakt, bo coś innego jest wiedzieć to teoretycznie, coś innego przeżyć. Terapia czaszkowo-krzyżowa jest bezbolesna. Wszystkim pacjentom mówię zaraz na początku zabiegu, którzy pierwszy raz do mnie przychodzą, jeżeli się pojawi ból, proszę mi od razu powiedzieć. Czekamy z około 1 minutę lub 2, bo czasami ból się pojawia, ale tylko się zaznacza. Jeżeli się pojawia, po 2 minutach nie ginie, wtedy zabieram moje ręce, jest tyle możliwości dotknąć pacjenta w innym miejscu albo w miejscu bólu, od razu na miejsce bólu. To znaczy, że w ten sposób jakby system chciał powiedzieć, a ja chcę, żeby być dotknięty dana część czy dany organ. Najważniejszym elementem zabiegu terapii czaszkowo-krzyżowej jest kontakt z pacjentem. Pacjent leży na plecach. Przez 40 do 50 minut nie poruszam go. Czyli moim zadaniem i celem terapii czaszkowo-krzyżowej jest wprowadzenia pacjenta w stan spokoju. Jeżeli jest w tym systemie parasympatycznym, co się na przykład objawia rumorami w brzuchu, bo system parasympatyczny, czyli przywspółczulny, jest odpowiedzialny za rumory w brzuchu. Pacjentowi jest z reguły głupio, a ja jestem zadowolona, dlatego że wiem, że pacjent znajduje się w tym systemie. Oczywiście nie każdy pacjent musi mieć te rumory w brzuchu, ale ja widzę, czy pacjent znajduje się w tym systemie. Jeżeli miałby rozbiegane oczka, czy był nerwowy, czy zaczął pracować z rękami, wiedziałabym, że nie znajduje się w tym systemie. A często i gęsto pacjent potrafi nawet zrobić małą sienką drzemkę. Czasami trwa ona sekundę. I wtedy wiem, że pacjent znajduje się w danym systemie. Jak go wywołuję? Wywołuję go w ten sposób, że w geście terapii czaszkowo-krzyżowej biorę pacjenta za pięty. Bardzo delikatnie rozluźniam moje ręce, czyli te moje ręce są bez żadnych napięć. Pięty pacjenta leżą w moich dłoniach. Tylko i wyłącznie pięty, żadnych ucisków. I dosłownie od razu zaczynają się pokazywać ruchy. Z reguły, tak jak już powiedziałam na początku, nie są to ruchy fizjologiczne i kraniosakralne, czyli czaszkowo-krzyżowe. Z reguły to są te ruchy zaburzone. I tutaj, stwierdzając na przykład to zaburzenie, od razu stosują techniki, które mają przywrócić ruchy fizjologiczne. Czyli diagnoza i zabieg to jest jedno. Nogi w systemie czaszkowo-krzyżowym wykonują następujące ruchy. Rotacje na zewnątrz i rotację do wewnątrz. Oczywiście bardzo dyskretnie, nie tak jak w tej chwili ja powodowałam te ruchy. Biorąc pacjenta, pięty pacjenta w moje dłonie, od razu rozluźniając maksymalnie ręce, od razu staram się wyczuć te ruchy, czy jest. I tutaj na przykład już widzę, że ruchów czaszkowych nie ma. Są kółeczka, prawa noga się nie rusza. I teraz nagle zaczynają się ruchy czaszkowo-krzyżowe i tak w takiej frekwencji, jak powinny być. I jeżeli po kilku minutach widzę, że ruchy są synchroniczne i fizjologiczne, opuszczam daną pozycję i przenoszę się dalej. Jeżeli właśnie mi pacjent mówi o tym, że ma dolegliwości z kolanami, to wtedy wchodzę bardzo delikatnie w kontakt z kolanem. Tu jest ważne, jeżeli złapię mocno pacjenta tutaj, czy za kolano, to nie wyczuję nic. Ten ruch musi być bardzo, ten dotyk musi być bardzo delikatny, takie muśnięcie tylko. I wtedy robię miejsce w kolanie, odpycham kości i patrzę się, co jest tutaj do zrobienia w kolanie.
Zastanawiam się, czy kolano wykonuje ruchy fizjologiczne, czy niefizjologiczne. I od razu stosuję techniki, które niwelują ruchy niefizjologiczne i kolano zaczyna się ruszać tak, jak powinno. Następnym bardzo ważnym etapem jest kość krzyżowa oczywiście, która jest... Nazwa pochodzi od tego, czyli jedną rękę umiejscowiam pod kością krzyżową, drugą rękę pod czaszką lub już nie pod czaszką i znowu rozluźniam ręce do minimum. Pacjent leży na specjalnej gąbce, jest to dla pacjenta z reguły przyjemne i dla mnie również. Nie ma żadnych napięć i zaczynam wyczuwać, czy ruchy czaszki i kości krzyżowej są synchroniczne. Na początku z reguły nie są synchroniczne, ale u pacjentów, którzy już kilka razy byli na zabiegach, po bardzo krótkim czasie pojawiają się ruchy już synchroniczne, tak jak tutaj na przykład już kość krzyżowa i czaszka, czyli czaszka i kość krzyżowa idą na dół i do góry. Na dół i do góry, do frekwencji od 6 do 12 ruchów na minutę. Istnieją jeszcze inne frekwencje, ale to nie jest za... już bardziej skomplikowane o tym mówić. I od razu, jeżeli widzę, że jest duża dysproporcja w tych ruchach, czy tutaj się zaczynają jakieś kółeczka, elipsy, niepokój, także czasami na ręce drżą moje. Pacjent myśli, że ja to ruszam tymi rękoma, ale to ja idę z jego ruchami tylko. I od razu stosuję techniki, które znowu przywracają te fizjologiczne ruchy czaszkowo-krzyżowe. I bardzo ciekawe jest to, że u każdego pacjenta się coś innego dzieje, że to nie jest w ogóle nudne. No i trzecią taką pozycją, główną pozycją jest głowa, pozycja przy głowie. Robię z rąk taki koszyczek i w tym koszyczku właśnie leży głowa. Znowu ręce rozluźnione i wchodzę w kontakt z ogólnie z całą czaszką, jako czaszką, a później, znaczy się wyczuwam, u osób, które właśnie miały wypadek czy upadek na głowę, pierwszy kontakt z głową jest bardzo taki... chaos jest w głowie, w kościach głowy jest chaos. Po prostu ruchy są tak szybkie czasami i tak długo potrafią trwać do 15 minut. Też już miałam taki przypadek. Przy właśnie uderzeniach na potylicy, przy pęknięciach potylicy dawnych, to pacjenci mi mówią, że było to 20, 10 lat temu, 15 lat temu, a ja te ruchy jeszcze wypadku czy upadku, urazu czuję. Bardzo ważnym kontaktem jest kontakt z kością skroniową. Tutaj bardzo delikatnie przy obciążeniu około 6 gram na jeden palec wczuwam się w ruchy kości skroniowej i od razu oceniam, są to ruchy fizjologiczne, czy są to ruchy niefizjologiczne. Tutaj u pacjenta są to ruchy fizjologiczne, więc nie muszę za dużo czasu poświęcać, ale mogę przy okazji wejść w kontakt z sierpem. Więc to robię często, bo wiem, że jeżeli dura mata, która wyściela czaszkę od wewnątrz, która tworzy sierp i która tworzy namiot. Jeżeli ona jest rozprężona, to jest połowa sukcesu. Wtedy pacjent funkcjonuje w miarę dobrze. Czyli praktycznie przy każdym zabiegu wchodzę w kontakt z sierpem. Czyli znowu obciążenie bardzo niskie. Tu jest ten przyczep, który mata do kości skroniowej i bardzo delikatnym ruchem przesuwam moje obydwa kciuki. Bardzo powolnym ruchem, wyobrażając sobie, jak jest zbudowany sierp i że mam z nim dobry kontakt. Bardzo powoli. I
gdzieś tutaj na czubku głowy się kończy. Można oczywiście wejść w kontakt z szczęką dolną, ze szczęką górną, można pracować z stawem żuchwowym, można pracować z nosem, można powiększyć oczodół, oczywiście bardzo delikatnie. Można wiele rzeczy, można pracować z kością klinową. Tu właściwie to jest mus. Pracować z kością klinową w terapii czaszkowo-krzyżowej. Jest tutaj, ona wychodzi na powierzchnię, znaczy na zewnątrz, na, no, można ją wyczuć. No i wtedy się ocenia, czy prawe i lewe ramię pracują, są synchroniczne. A jeżeli nie, to są techniki, które się stosuje, żeby te prawie lewe ramię było synchroniczne. Pacjenta za uszy, zobaczyć, czy kości ciemiączkowe są dobre, czy nie są posklejane. Wszystkie kości czaszki poruszają się odrobinkę. To są ułamki milimetra, ale one się poruszają, bo jeżeli tych ruchów nie ma, jeżeli jakiś szef jest zamknięty, to znaczy, że pacjent ma dolegliwości. One się naprawdę minimalnie, ale poruszają. Dopiero w późnym, bardzo późnym etapie naszego życia te ruchy maleją, stają się sztywne u osób już w podeszłym wieku. Właśnie w ten sposób, wchodząc w kontakt z uszami, mam kontakt z błędnikiem również, czyli zawroty głowy, szczególnie powypadkowe zawroty głowy, dzwonienie w uszach. Ważnym chwytem, którego nie widać w tej chwili za dobrze, jest tutaj chwyt, znaczy się pozycja moich palców między potylicą a pierwszym kręgiem szyjnym, atlasem. Tutaj z reguły jest ciasno. I trzymając moje palce i paznokcie w tym miejscu, powoduje to, że przyczepy mięśniowe się odprężają. Są też jeszcze techniki. Ja tu po prostu robię miejsce. Są pacjenci, którzy kochają to, właśnie tą pozycję. Ja staram się w myśli, no wyobrażam sobie dobrze, jaka ta część jak, w jaki sposób ta część jest dokładnie zbudowana. I odsuwam pierwszy krąg, czyli atlas, bardzo delikatnie i bardzo, bardzo, bardzo delikatnie od potylicy. I to można wyczuć, jeżeli to się czasami trzyma i trzeba użyć im różnych innych jeszcze technik, o której krótko, trudno mówić, żeby odsunąć atlas, pierwszy krąg szyjny od potylicy. Z każdym kręgiem szyjnym mogę wejść w kontakt i wchodzę w kontakt, jeżeli są dolegliwości, a koniecznością jest wejście w kontakt z ostatnim kręgiem szyjnym, czyli z prominencji. To jest po prostu konieczność. Tutaj jest wiele napięć spowodowanymi gabieniem się, ale również w przenośnym znaczeniu tego słowa tutaj też zbiera się to obciążenie nasze życiowe, prawda? Żeby te ruchy między czaszką a kością krzyżową stały się synchroniczne, fizjologiczne, bo fizjologiczne, fizjologicznie one są, czy powinny być synchroniczne. Ale naprawdę jeszcze nie spotkałam pacjenta, który do mnie przyszedł, żeby tak było. Czyli z tego wniosek, że wszystkim terapia by pomogła. Chociaż małe odprężenie. Niektórzy wychodzą po trzech zabiegach i mówię, proszę przyjść za pół roku. A niektórzy muszą mieć 10 i więcej zabiegów, żeby dojść do równowagi, żeby ruchy czaszkowo-krzyżowe były synchroniczne. Spotkałam kilka przypadków, w których wiem, że dany człowiek nie musi do mnie często przychodzić. I od razu to pacjentom mówię. I po prostu jak rozmawiam z reguły pacjenci mają wiele terapeutów. I później dla
jeżeli pacjenta spytam i pacjent mi pozwoli zapytać się terapeuty, czy faktycznie jaki jest stan zdrowia u tych ludzi, u których ja stwierdziłam na podstawie tego, że ruchy czaszkowo-krzyżowe są płynne, synchroniczne i się okazuje, że faktycznie dana osoba jest praktycznie zdrowa, bez symptomów, nie bierze leków żadnych chemicznych, że nie bierze praktycznie żadnych suplementów, dobrze śpi, jest zadowolona i szczęśliwa.